Mam tutaj zapisanych 6 różnych ułamków. Chciałabym, żebyś spróbował zamienić je na ułamki dziesiętne. Jeśli znasz ułamki dziesiętne, to zatrzymaj ten film na chwilę i zastanów się, ile to będzie. W porządku, sprawdźmy. 34 dziesiąte. 34 dziesiąte to tak naprawdę to samo, co 34 dzielone na 10. Kreska ułamkowa zastępuje nam inaczej znak dzielenia. 34 to inaczej 34,0. Gdy dzielę przez wielokrotności 10, to przesuwam przecinek w lewą stronę o tyle miejsc, ile jest zer w liczbie, przez którą dzielę. Dzielę przez 10, więc przesunę przecinek o jedno miejsce w lewą stronę. Mam jedno zero. Zatem wynik to będzie 3,4. Pamiętaj, dzielenie zmniejsza nam wynik. Zatem będziemy przesuwać przecinek w lewą stronę, aby dostać mniejszą liczbę. Otrzymaliśmy 3,4. Zobacz, jeżeli pomnożysz ten wynik przez 10, to przesuniesz przecinek w prawą stronę i dostaniesz 34. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Zaczynamy podobnie. 0,7 to inaczej 7 dzielone na 10. Ile to będzie w ułamku dziesiętnym? 7 to jest inaczej 7,0. W tym miejscu mamy przecinek, dzielimy przez wielokrotność 10, akurat przez 10, więc przesuwamy przecinek o 1 w lewą stronę, dostajemy 0,7. To 0 można pominąć. Przejdźmy do kolejnego przykładu. 0,53 to jest inaczej 53 dzielone na 100. Przypominam, że kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia. To inaczej znak dzielenia. 0,53. 53 to inaczej 53,0. Teraz dzielę przez 100. Zatem przesuwam przecinek w lewą stronę, zmniejszam liczbę i przesuwam go o dwa miejsca. 1, 2. Zatem w wyniku otrzymam 0,53. Dzielenie przez 100 to inaczej dzielenie przez 10 i jeszcze raz przez 10. Zatem przesunęliśmy o dwa miejsca przecinek w lewą stronę. 0,02 to inaczej 2 dzielone na 100. Mam nadzieję, że widzisz już tu, o co tu chodzi i znasz wynik, ale zapiszę 2, to jest inaczej 2,0. Przecinek mamy w tym miejscu i musimy go o dwa miejsca przesunąć. Jeżeli go przesuwamy, tutaj musisz dopisać 0, tu będzie przecinek, czyli to będzie 0,02. 1098 dzielone na 100. 1098 podzielić na 100. Ile to będzie? 1098 można zapisać jako 1098,0. Powinnam przesunąć przecinek o ile miejsc w lewą stronę? O dwa miejsca. Ten przecinek znajdzie się w tym miejscu. Dostanę w wyniku 10,98. I ostatni przykład, myślę, że już sam wiesz, ile to będzie. To jest inaczej 9967 dzielone na 1000. A to będzie ile równe? Przecinek mamy w tym miejscu, na końcu możemy dopisać. Przesuwam o 3 miejsca w lewą stronę. 1, 2, 3. To będzie 9,967 tysięcznych.